Co sądzi pani o nowo wybranym papieżu? Mam nadzieję, że będzie dobry. I że zmieni coś w tym kościele. Że przyciągnie ludzi do kościoła. No i że będziemy się z niego cieszyć. A co według pani głównie podlega zmianom? No na pewno pedofilia. I kościół po prostu w tej chwili odpychał ludzi od siebie, od kościoła, od wiary. A ten może coś zmieni w tym kierunku. Jest mi obojętny po prostu. Jakoś emocjonalnie do tego nie podchodzę. A myśli pani, że nowy papież kościół zreformuje? Chyba nie. Nie wydaje mi się. A były takie emocje podczas wczorajszej relacji na żywo, kiedy biały dym było widać z komina? No, niewielkie. No, ja wiem jak. Ja akurat tak emocjonalnie do tego nie podchodzę. Owszem, oglądałam, ale żebym się podniecała, czy tam przeżywała bardzo to. Raczej nie. Co ja mogę sądzić? No, to jest jaki jest, zobaczymy jaki będzie. Wolelibyśmy Polaka, ale no, jaki będzie, no to dopiero wszystko w rzeczywistości się okaże. Jakie ma pani oczekiwania względem nowego papieża? Jakie mam oczekiwania? No, żeby było jak najlepiej. W ogóle może że poprawił w ogóle, że będzie lepiej. No, mi się wydaje, że to jest Argentyńczyk i nie było chyba jeszcze tak dłużej z tego właśnie kontynentu. Także uważam, że będzie no, dobrym papieżem. A czy ma pani takie oczekiwania względem papieża? To znaczy, no oczekiwania, no żeby było dobrze w kościele i wszędzie, żeby nie było takich tam jak afery, jak tam ostatnio żeśmy słyszeli o księżach. No i no przyjął sobie imię Franciszkanin, a to jest obrońca biednych, prawda? Także no chyba będzie dobrze. Co sądzi pani o wyborze nowego papieża? Co sądzę? No nie wiem, trzeba się przyjrzeć troszeczkę, co będzie, jak będzie decydował. No, wydaje mi się, że no, jest trochę inny, no bo reprezentuje zakon jezuitów, prawda? No więc wiemy, kim był zakon czym był zakon jezuitów. No wydaje mi się, że łączymy z nim wielkie nadzieje. Szczególnie dlatego, że reprezentuje ludzi biednych. A jakie było takie pani pierwsze wrażenie, pani zobaczyła na balkonie papieża? To znaczy ogromna niespodzianka. Nie spodziewałam się, że będzie to Argentyńczyk, na pewno. Niemniej, no ten inny świat, bardziej chyba tam katolicki nawet niż nasza Europa, no może mieć coś nowego, coś świeżego.